Hardtail, transformacja sportstera w chopera poprzez hardtailowanie. Kupno taniego sportstera po szlifie lub wypadku może stanowić doskonałą okazję dla osób o ograniczonym budżecie, które pragną zrealizować swoje marzenie posiadania chopera. W Stanach Zjednoczonych sportstery są stosunkowo tanie ze względu na ich powszechne występowanie na rynku. Niestety w Polsce ceny mogą być wyższe zależnie od inflacji, obecnie oscylujące w okolicach 20 tysięcy złotych. Mimo to zakup rozbitego sportstera może być uzasadniony pod warunkiem, że podejmiesz wyzwanie remontu ramy, zakładając, że silnik działa. Proces hardtailowania jest kluczowym elementem transformacji sportstera w chopera. W celu przekształcenia standardowej ramy w ramę typu hardtail konieczne jest rozebranie motocykla do gołego szkieletu. Następnie w trzech punktach ramy dokonuje się przecięcia, aby przygotować ją do montażu nowego tylnego zawieszenia. Możliwe są dwie opcje: wykonanie hardtaila na miejscu lub zakup gotowego zestawu do hardtailowania, jak na przykład Hardtail Kit, dostępny w sklepie Throttle Addiction w Stanach Zjednoczonych za około $1300, cena bez kosztów przesyłki. W zestawie tym zawarte są niezbędne elementy, takie jak błotnik czy siodło, które można dostosować do własnych preferencji. Następnie nowy hardtail zostaje dokładnie dospawany do ramy, tworząc tym samym solidną podstawę dla nowonarodzonego chopera. Proces hardtailowania nie tylko przekształca sportstera w chopera, ale również stanowi wyzwanie, które może być ekscytującym doświadczeniem dla pasjonatów motoryzacji. W Polsce, mimo wyższych kosztów, chłopaki z branży chopper tuningu czekają z niecierpliwością na okazję do przekształcenia standardowych motocykli w unikalne choppery. Warto więc rozważyć możliwość zakupu taniego sportstera po szlifie lub po wypadku, aby rozpocząć własną przygodę z budową choppera poprzez hardtailowanie.